Projekt Termomodernizacja obiektów i sieci niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala imienia profesora Zbigniewa Religi w Słubicach spółka z o.o. dobiega końca. Jeszcze kilka prac porządkowych na zewnątrz, nowe wejście główne do szpitala, montaż windy i pacjenci będą mogli w pełni korzystać ze zmodernizowanej placówki. Projekt realizowany jest od maja 2021 roku. Pierwszym etapem było przygotowanie dokumentów planistycznych i technicznych, ekspertyzy ornitologicznej i hipterologicznej, programu funkcjonalno-użytkowego, audytu energetycznego, oświetleniowego i świadectw charakterystyki energetycznej. Potem przyszedł czas na przygotowanie studium wykonalności, dokumentacji przetargowej i technicznej, powstał projekt budowlany i projekt wykonawczy. I mogliśmy zaczynać prace budowlane i modernizacyjne. Stoimy przed szpitalem, który przeszedł gruntowną termomodernizację. Termomodernizacja jest procesem długotrwałym, mającym potężny wpływ na sposób funkcjonowania szpitala. Mam nadzieję, że dzięki temu pacjenci odczują poprawę wizerunkową, a także termomodernizacja będzie miała wpływ również na sposób leczenia pacjentów. Mam nadzieję, że jako jedna z największych inwestycji w powiecie słubickim będzie służyła wszystkim mieszkańcom. Przedmiot projektu to głęboka termomodernizacja budynku głównego szpitala, a więc pełne ocieplenie całego budynku, w tym ściany zewnętrzne, dach, stropodach i stropy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegród przezroczystych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa i modernizacja systemów grzewczych, modernizacja źródła ciepła, w tym źródła zewnętrznego na energetyczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przebudowa i modernizacja systemów grzewczych na system zasilany z pomp ciepła, wymiana instalacji i grzejników na nowy system niskotemperaturowy przygotowany do pomp ciepła oraz zastosowanie ogniw fotowoltaicznych, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, usprawnienie wentylacji grawitacyjnej przez zastosowanie nawiewników i nasad kominowych. Stoimy u progu ukończenia kolejnej inwestycji w Słubickim Szpitalu. Inwestycja ta obejmuje nie tylko głęboką termomodernizację całego budynku, ale również instalację urządzeń odnawialnych źródeł energii, jakim są pompy ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Termomodernizacja niewątpliwie stanowi kolejny milowy krok w modernizacji naszego szpitala. Koszt inwestycji to około 13 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Kwota pozostała to koszt własny szpitala. Cel projektu to poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze gminy Słubice i powiatu słubickiego, w tym m.in. poprzez optymalizację gospodarki energetycznej dla obiektów szpitala. Koszt całej inwestycji wyniósł 13 milionów 111 400 zł, z czego pozyskana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego to 10 346 496 zł i 93 grosze. Pozostała kwota to wkład własny szpitala. Efekty przedsięwzięcia cieszą oko. Ściany zostały odnowione i docieplone, pomalowane w kolorach odświeżonego logotypu. Wstawione zostały nowe okna, wymieniono piony wodno-kanalizacyjne, a także instalację centralnego ogrzewania i elektryczną. Ponadto w całym szpitalu jest już oświetlenie LED-owe, do tego nowoczesne rozwiązania, a więc pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. W imieniu zarządu szpitala chciałem też podziękować panu marszałkowi Jabłońskiemu za potężne wsparcie finansowe dla tej inwestycji, również panu staroście Roszkowi Wajanowi za wsparcie, jak i całemu zarządowi powiatu i radnym powiatu. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Termomodernizacja obiektów i sieci niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital imienia profesora Zbigniewa Religi w Słubicach, spółka z o.o., a dofinansowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, oś 3, gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.2, efektywność energetyczna, poddziałanie 3.2.1, efektywność energetyczna, projekty realizowane poza formułą ZIT.